18 lipca, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Zlikwidowano dwie uprawy konopi indyjskich. MSWiA nie zgodziło się na zmianę granicy gmin Bełchatowa i Kleszczowa. Wójt gminy Bełchatów zabrał głos w sprawie planowanego referendum. Macewy, które zostały wykorzystane do utwardzenia mostu na Cegielnianej, trafią na żydowski cmentarz. 20 i 25-latek wpadli na uprawie konopi indyjskich. Plantacje znajdowały się w zalesionych i dobrze ukrytych miejscach. Najpierw policjanci wytypowali miejsca i okazały się one strzałem w dziesiątkę. 15 lipca jeden z nich obserwowano i już tego samego dnia na plantacji pojawiło się dwóch mężczyzn. Młodszy z nich, 20-latek, zatrzymany został podczas pielenia roślin. Drugi z mężczyzn w nocy, kiedy wrócił po swój samochód. 25-latek był już notowany za przestępstwa narkotykowe. Policjanci z plantacji zabezpieczyli 14 roślin konopi indyjskich. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzn znaleziono 66 gramów marihuany. Następnego dnia śledczy znaleźli kolejną plantację. Rosło na niej 41 krzaków tej narkotycznej rośliny w różnej fazie wzrostu. Obie plantacje zostały zlikwidowane. To nie koniec batalii o pieniądze z puli Kleszczowa, jedynie zakończony pewien etap. MSWiA nie zgodziło się na rozszerzenie granic administracyjnych gminy Bełchatów o fragment gminy Kleszczów. Wnioskodawcy takiej zmiany chcą doprowadzić do mediacji z władzami Kleszczowa i gminami ościennymi, aby utworzyć solidarnościowy fundusz, z którego pieniądze trafiałyby do ościennych gmin. Wniosku nie poparło ministerstwo, ponieważ strony, których dotyczył, nie prezentowały jednego stanowiska. Mówiąc wprost, radni gminy Kleszczów podjęli uchwałę o niewyrażeniu zgody na takie zmiany. Dzisiaj w tej sprawie zwołano w Urzędzie Gminy Bełchatów konferencję prasową. Rada Ministrów nie przychyliła się na chwilę obecną do naszego wniosku, ale chciałam tutaj powiedzieć Państwu, co było powodem. Na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości, jak również dla innych partii politycznych, ten rok jest bardzo trudnym rokiem, bo jest to rok wyborczy. Na pewno to miało niesamowity, duży wpływ na niepodejmowanie w tej chwili decyzji tak daleko idących. Oczywiście ministerstwo i Rada Ministrów zaproponowała nam w pierwszej kolejności mediację, czyli rozmowy z poszczególnymi samorządami. Oczywiście, tak jak już tutaj wójt wspomniał, to mediacje mają nie polegać na pozorowanych ruchach gminy Kleszczów, ale na konkretnych rozwiązaniach. Mam nadzieję, że gmina Kleszczów również zaprosi mnie do takiego stołu mediacyjnego, bo chciałabym również uczestniczyć. Chcielibyśmy faktycznie, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Przede wszystkim tym gminom, o których wspominał pan wójt, czyli gminie Bełchatów, Kluki, Rusiec, jak również Drużbice, dlatego że to są najbiedniejsze gminy Zelów. Naszego powiatu. I oczywiście Zelów, ale to już jest już bardziej miasto. Miasto, ale też gmina Zelów przede wszystkim. Są to gminy, które są dla nas, dla mnie są bardzo ważne, dlatego że są to gminy mojego powiatu i zależy mi na ich rozwoju. Tym bardziej, że widzimy, jak wszyscy, dysproporcje, jakie są między Kleszczowem, milionowym Kleszczowem, gminą kleszczowską, a pozostałymi gminami, które nie mają takich warunków bytowych i możliwości rozwoju się na takim samym poziomie. Wiadomo, że tego poziomu nie jesteśmy w stanie osiągnąć, jaki ma oczywiście Kleszczów, ale chcielibyśmy mimo wszystko szanse dla innych mieszkańców w miarę wyrównać. Jeżeli nasz wniosek tak naprawdę doprowadził do sytuacji, że w końcu ktoś zobaczył, że jest problem, i to poważny problem, w rozdziale środków finansowych na jednostki samorządu terytorialnego, nie chodzi tylko i wyłącznie o Bełchatów. Chodzi o szereg gmin, które są w tym najbliższej okolicy gminy Kleszczów. To jest to już bardzo dobrze, bo do tej pory w ogóle takiego problemu nikt nie podejmował, nikt się nad tym nie zastanawiał. Natomiast są bardzo mocne sugestie, aby doprowadzić do powstania czy to Funduszu Solidarnościowego, czy fundacji, czy stowarzyszenia tych jednostek samorządu terytorialnego i w ramach tej instytucji rozdzielać środki finansowe na poszczególne potrzeby w życiu publicznym. Ze strony rządowej padła sugestia, aby w drodze mediacji wypracować polubowne rozwiązanie. Mogłoby to być na przykład stowarzyszenie czy fundusz solidarnościowy z pulą przekazywaną przez Kleszczów na najbardziej pilne potrzeby biedniejszych gmin ościennych. Dostałam taką sugestię, że jeżeli ta decyzja gminy Kleszczów i te mediacje nie będą się odbywały na naszych wspólnych, jako partnerskich zasadach, tylko tak jak już wspomniałam wcześniej, pozorowanych, to mamy zielone światło do złożenia na kolejny rok
ponownie takiego wniosku i myślę, że wtedy za pozytywną decyzją Rady Ministrów 1 stycznia 2021 roku część gminy Kleszczów może przystąpić do gminy Bełchatów. Jeśli więc do 1 listopada tego roku gmina Kleszczów nie podejmie konstruktywnej rozmowy z pozostałymi gminami, ponownie sporządzony zostanie wniosek o zmianę granic gmin, ten będzie już rozpatrywany po wyborach. Zgodnie z sugestią, która zawarta jest w rozporządzeniu Rady Ministrów, w uzasadnieniu, pałeczka jest po stronie gminy Kleszczów. Co oni teraz z tym fantem zrobią? Ponieważ, drodzy Państwo, my tak naprawdę pokazaliśmy problem. Czynniki rządowe, polityczne na ten problem zwróciły uwagę i proponują nam usiąść do stołu i wypracować mechanizmy, tak aby one były akceptowane przez wszystkie strony. Szanowni Państwo, tylko proszę nie zapytać o tym, że to Kleszczów jest tym samorządem, który może zainicjować tego typu działania, no bo to on musiałby taki fundusz, czy takie stowarzyszenie, czy takie porozumienie, powołać do życia. Gmina Kleszczów na tym etapie sprawy nie komentuje. Dziękujemy bardzo. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o planie przeprowadzenia referendum w gminie Bełchatów, w którym mieszkańcy mieliby zdecydować o tym, czy odwołać, czy zostawić obecnego wójta. Dzisiaj Konrad Koc skomentował te plany. Szanowni Państwo, powiem tak, ja ciężko pracuję, nie zajmuję się, czasy te takie polityki dla mnie już się jakby zakończyły. Ja codziennie mam szereg różnych problemów tutaj do rozwiązania dla mieszkańców. Natomiast tak mówiąc szczerze, odsłuchałem sobie tutaj ten wywiad. No i muszę tak najdelikatniej rzecz biorąc powiedzieć, że dobrze by było, żeby osoba, która by chciała być inicjatorem referendum, żeby była znacznie lepiej przygotowana, bo z 12 punktów w 10 ten pan mija się z prawdą. Chociażby sprawdził, jak jest z przetargami, jak jest z inwestycjami, bo zupełnie nie ma racji w tej kategorii. Jedyna rzecz, która się zgadza w tym co powiedział, to to, że śmieci zdrożały, ale proszę Państwa, to, że dotacje na śmieci, proszę Państwa, elementarna wiedza prawna tutaj jest wystarczająca, że instytucje państwowe nie mogą dotować śmieci. To jest ponad wszelką wątpliwość. Ale oczywiście to nie znaczy, że wójt czy radni zgadzają się z tak wielką podwyżką, bo się nie zgadzają. Ale, drodzy Państwo, robimy bardzo dużo, bo robimy całą taką w ogóle ogólnopolską akcję wójtów, burmistrzów i prezydentów, żeby zwrócić uwagę posłom oraz Ministerstwu Środowiska z tym, że muszą zmienić się przepisy prawa, przepisy ustawowe, żebyśmy my nie byli bezbronni, jeśli chodzi o tak drastyczne podwyżki cen za śmieci. Ale proszę Państwa, w całej gminie jest akcja zainicjowana przeze mnie. W gminie Zelów już właściwie burmistrz Zelowa ją zakończył. Jeszcze tylko w 3-4 miejscowościach u mnie. I akcja w innych miejscowościach, w innych gminach również i będziemy tutaj na to zwracać uwagę. A do kwestii tego, proszę Państwa, mamy demokrację. Jeżeli ten pan chce, to niech inicjuje, mieszkańcy ocenią. Szkoda tylko, że wokół siebie przygarnął wszystkich tych, którzy gdzieś tam pożegnali się z urzędem, bo po prostu byli zbędni, bądź w jakikolwiek inny sposób szkodzili dobrej sprawie. To tyle. Wracamy do sprawy starych zabytkowych macew, które użyte zostały do utwardzenia mostu, a które zostały odzyskane podczas remontu tego mostu. Zabytkowe tablice nagrobne trafią na żydowski cmentarz w Bełchatowie. Władze komunistyczne często wykorzystywały żydowskie płyty nagrobne do utwardzania dróg czy wiaduktów. Takie przykłady znane są chociażby z miast ościennych jak Piotrków. O tym, że mogły być również wykorzystywane do utwardzenia mostu na Cegielnianej w Bełchatowie, mówiono od lat. Tablice na razie zabezpieczono. Docelowo mają trafić się do parku na Lipowej, gdzie kiedyś był cmentarz żydowski, a obecnie znajduje się pamiątkowy obelisk. Od początku inwestycji byliśmy w kontakcie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z archeologiem, który miał nadzór archeologiczny nad tą inwestycją. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielem gminy żydowskiej i do końca tego tygodnia, ewentualnie w poniedziałek, macewy zostaną przetransportowane na miejsce wskazane przez
tych, dla których będą należały, czyli do gminy żydowskiej. Wiadomo, gdzie trafią macewy? Do nas w Bełchatowie? Tak, na miejsce tymczasowe, które wskaże właśnie nam gmina żydowska. A do 18 sierpnia tego roku, do uroczystości, które się będą odbywały tutaj w Bełchatowie, te macewy zostają zainstalowane już w miejscu docelowym, czyli na dawnym cmentarzu żydowskim. We wrześniu w Bełchatowie mają zostać zorganizowane uroczystości wspólnie z gminą żydowską, podkreślające przeniesienie i ustawienie macew na terenie dawnego cmentarza żydowskiego. Kiermasz Książki Przeczytanej to cykliczna akcja skierowana do czytelników, przygotowywana przez bibliotekę. Najbliższa zorganizowana zostanie w Filii w Grocholicach. Kiermasz zaplanowano na 26 czerwca w godzinach od 10 do 18. Stali bywalcy wyprzedaży książkowych wiedzą, że to okazja na wyłowienie prawdziwych perełek literatury i uzupełnienie zbiorów własnej biblioteczki. Na kiermasz wystawiane są zarówno książki wycofane z księgozbiorów bibliotecznych, jak i pozycje ofiarowane bibliotece przez darczyńców. Kiermasz oferuje różnorodność gatunkową, od literatury łatwej i przyjemnej po leksykony i literaturę fachową. Książki sprzedawane są po dosłownie kilka złotych. W dzisiejszym Teledniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę spokojnej nocy.